Dobrze, pomówiliśmy sobie o księdze wieczystej mieszkania. Przejdźmy teraz do księgi wieczystej gruntu. I tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajmy o tym, że księga wieczysta gruntu jest też księgą wieczystą budynku. No i tutaj pierwszy, najważniejszy podział na tak zwany budynek wielolokalowy, a dom. Jeśli kupujecie Państwo dom, no to wtedy będziecie mieli księgę gruntu, na którym znajduje się dom. Tak więc patrzycie do tej księgi, czy osoba, która Wam sprzedaje, no jest właścicielem tego gruntu, no bo kupujecie dom razem z gruntem, tak? Czyli ktoś musi być właścicielem gruntu, żeby był również właścicielem tego domu. Macie tylko jedną księgę, tak? Gdy kupujecie dom, macie tylko jedną księgę. Tutaj pewna uwaga przy tak zwanych segmentach, tak? To szczególnie jeśli osiedle było stawiane przez dewelopera i teraz jest segment w danym osiedlu odsprzedawany, nam się czasami może wydawać, że w świetle prawa my kupujemy dom, a my tak naprawdę kupujemy mieszkanie. Bywa tak, że jeśli mamy jakieś takie osiedle segmentów położone, prawda, jeden przy drugim, to w świetle prawnym to nie są tak naprawdę domy, czyli to nie są pojedyncze księgi gruntowe i na każdym z nich dom, który przynależy do gruntu, ale to jest tak naprawdę jedna księga gruntowa i budynek wielolokalowy, a te poszczególne segmenty tak naprawdę są mieszkaniem, czyli zgodnie z definicją polskiego prawa, tak zwanym odrębnym lokalem. O ile gdy kupujemy taki dom wolnostojący, to mamy zwykle jedną księgę gruntu i do niej, jakby do tej księgi będzie wpisany dom. O ile kupując mieszkanie, no w takim dużym budynku mamy do czynienia z księgą mieszkania i księgą gruntu, czyli z dwoma księgami, o tyle przy segmentach, to często na dwoje babka wróżyła, tak? Mogą być takie osiedla segmentowe, że my będziemy mieli grunty wraz z domami, czyli jedna księga wieczysta gruntu nas będzie interesowała, a będziemy mieć takie segmenty, które mają status prawny odrębnego lokalu i będziemy mieć tak naprawdę księgę wieczystą tak zwanej nieruchomości wspólnej, czyli gruntu i budynku wielolokalowego i księgę wieczystą odrębnej własności, czyli każdego tego kolejnego segmentu. Więc przy segmentach sprawa nie jest trochę jasna i różnie to może być, czy my powinniśmy patrzeć do jednej księgi, czy do dwóch ksiąg. Natomiast przy takim typowym mieszkaniu, przy takiej typowej odrębnej własności lokalu, no to zawsze będziemy mieć dwie księgi, tak? I o ile sobie księgę mieszkania umówiliśmy, co tam należy patrzeć, no to zawsze mamy też księgę gruntu. No i pierwsze pytanie, gdzie znaleźć numer księgi wieczystej gruntu? Numer księgi wieczystej gruntu zwykle będzie w księdze wieczystej mieszkania, tak? To znaczy, jeśli pójdziemy sobie do tego naszego sprzedawcy, powiemy: panie sprzedawco, pan nam sprzedaje nieruchomość, proszę tutaj numer księgi wieczystej, no to sprawdzimy sobie, prawda, on nam najpewniej da wtedy numer księgi wieczystej lokalu, my sobie sprawdzimy księgę wieczystą lokalu i tam w jednym z działów tej księgi wieczystej, trzeba wiedzieć gdzie, ale to nie jest takie trudne, zobaczymy również numer księgi wieczystej gruntu, tak, czy będzie napisane, że ten lokal ma udział w wysokości 1/100 w gruncie i dla gruntu jest prowadzona księga wieczysta o numerze takim i takim. I tu już przechodzimy do udziału, tak, to znaczy każdy lokal ma jakiś udział w gruncie. No i ten udział jest istotny. Dlaczego jest istotny? No bo na przykład mówi o tym, jaki kto ma prawo na zgromadzenie wspólnoty. Tak? Gdy macie Państwo na przykład, nie wiem, kamienicę, w której jest 100 mieszkań, no to jeśli macie udział w wysokości 1/100, no to Wasz głos waży 1%. Tak? Wspólnota się może, nie wiem, zbierać w różnych tematach, możecie na przykład chcieć w przyszłości, nie wiem, wykonać ocieplenie elewacji. Tak? No, kto zadecyduje o tym, czy będzie wykonane ocieplenie? No większość. Tak? No to warto spojrzeć na to, jaki macie udział. Jak jest obliczany udział? Udział jest obliczany jako stosunek metrażu danego odrębnego lokalu do sumy wszystkich metraży lokali w gruncie. Więc to wcale nie jest tak, że to musi być równe. Tak? Jeśli macie mieszkanie, nie wiem, 100-metrowe, a sąsiad ma 20-metrowe, no to najpewniej udział sąsiada w nieruchomości wspólnej będzie 5 razy mniejszy niż wasz udział. Z księgi wieczystej gruntu dowiecie się, jaki jest udział poszczególnych lokali w gruncie. Inna ciekawostka, o której można się dowiedzieć z księgi wieczystej gruntowej przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym, szczególnie w dużych miastach, szczególnie w kamienicach, lokale komunalne. Z księgi wieczystej gruntu dowiecie się, kto jest właścicielem każdego lokalu w budynku. Więc możecie sobie zobaczyć dane osobowe, tak? Mając księgę wieczystą gruntu, macie w tej księdze wieczystej gruntu numery każdej księgi lokalowej tak naprawdę, tak? Czyli będąc właścicielem danego mieszkania, mając dane mając informację o numerze księdza wieczystej tego mieszkania, my możemy sobie sprawdzić dane osobowe właścicieli wszystkich mieszkań w tej nieruchomości wspólnej. Tak? Możemy sobie zobaczyć, że pod adresem naprzeciwko mieszka pan Zygmunt Nowak, a jeszcze niżej mieszka, nie wiem, mieszka inna pani. Tak? Czasami będzie tak w dużych miastach, szczególnie w starych kamienicach, że my wejdziemy sobie do księgi wieczystej gruntu i tam zobaczymy, że tak naprawdę 40% lokali w budynku ma cały czas miasto stołeczne Warszawa na przykład, tak? Albo miasto Kraków, albo inne miasto. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że w danym budynku jedynie 60% mieszkań jest tak zwanymi mieszkaniami własnościowymi, a 40% należy do gminy.
Czy to znaczy, że tam mieszkają urzędnicy tej gminy? No nie, no to znaczy, że gmina wynajmuje te mieszkania tak zwanym lokatorom komunalnym. Czy to jest istotna informacja? Może być i negatywna, i pozytywna, tak? Znaczy negatywna, no to już zostaje na Państwa oceny, natomiast lokatorzy komunalni bywają różni. Czasami powodują problemy, tak? No, w skrajnych sytuacjach duża ilość lokatorów komunalnych no, świadczy jakoś tam o niebezpieczeństwie w danym budynku, tak? Być może o jakichś tam, nie wiem, przykrych zapachach. No, może tak być, szczególnie w dzielnicach, że tak powiem, mocno trąconych przez czas. Tak? Na Pradze Północ, duża ilość lokatorów komunalnych w kamienicy w Warszawie, no do dzisiaj jest jakimś tam oznakiem dla kogoś, kto chce nabyć mieszkanie w takiej kamienicy, no że trzeba się przyjrzeć, czy ci lokatorzy przypadkiem nie są problemowi. Natomiast obecność lokatorów komunalnych w składzie własnościowym danego budynku jest też pozytywną informacją w tym sensie, no, że pamiętajmy, że jak są lokatorzy komunalni, no to właścicielem tych budynków jest gmina czy miasto. Gmina i miasto raczej nie będzie zalegała z czynszem. No, raczej na pewno, tak? No bo miasto ma pieniądze. Jest w tym sensie obecność mieszkań komunalnych może być nawet dobrą wiadomością, no bo jeśli macie Państwo jakiś tam... Zawsze jest tak, że mieszkanie płaci jakiś czynsz do wspólnoty. Tak, na zarząd nieruchomością wspólną, na fundusz remontowy, różnego rodzaju rzeczy. Część opłat się zawsze płaci do wspólnoty. I teraz jeśli macie 40% lokali w danym budynku, które należą do miasta, no to macie przynajmniej gwarancję, że to 40% czynszu jest raczej na pewno regularnie przez miasto płacone. Hipoteki, roszczenia, księdze budynku mogą się znajdować tak samo jak księdze mieszkania. Wspólnota może wziąć hipotekę, tak? To też jest możliwe, że wspólnota na przykład, żeby wyremontować elewację, wzięła z banku kredyt i wpisała do gruntu hipotekę. Co to oznacza? No, oznacza to, że wspólnota ma dług i wręcz bank, który jest wierzycielem wspólnoty, no może starać się dochodzić tego długu poprzez no właśnie, czy poprzez sprzedaż mieszkań, które są w poszczególnym budynku? No nie, no bank nie może, jeśli wspólnota wzięła hipotekę i hipoteka jest wpisana do gruntu, do księgi wieczystej gruntu, to bank nie może zmusić poszczególnych, znaczy nie może się zaspokoić z poszczególnych mieszkań, które znajdują się w danym budynku. Natomiast co może zrobić? No, jeśli na przykład jest taka sytuacja, że jest budynek i ten budynek leży na gruncie, ale tak naprawdę na szerszym gruncie niż budynek. To się często zdarza, że na przykład właściciele mieszkań w budynku mają udział w nieruchomości wspólnej, ale ta nieruchomość wspólna to jest nie tylko budynek i grunt pod budynkiem, ale na przykład jakiś atrakcyjny teren, gdzie nie wiem, jest podwórko czy parking. Teraz jeśli wspólnota wzięła kredyt, zabezpieczyła go hipoteką, przestanie spłacać wspólnota ten kredyt, czemu przestanie? No, na przykład dlatego, że ludzie nie płacą czynszu, no to taki bank, wierzyciel wspólnoty może na przykład sobie podzielić tę działkę i wziąć dla siebie parking i wybudować tam apartamentowiec w skrajnej sytuacji. Więc w księdze gruntu też mogą być hipoteki, też mogą być roszczenia, mogą być tak zwane roszczenia reprywatyzacyjne, ale o reprywatyzacji powiemy sobie nie w kolejnej, ale w jeszcze kolejnej lekcji.